Łączy przyjemnie EP08001. Intercity Mickiewicz do Terespola. Czy wiesz, że dzięki dofinansowaniu zostało unowocześnione, zmodernizowane 335 wagonów? Nieźle. Ten wagon powstał w roku 1990. Rok modernizacji 2021. I to jest piękny widok. Jedzie TLK Lubomirski do Krakowa Głównego. SKM-ka na linii S1 do Pruszkowa. Pociąg Intercity Mickiewicz ze stacji Warszawa Wschodnia. Skomunikowania pociąg odjedzie z opóźnieniem. Za udogodnienia uprzejmie przepraszamy. Intercity Silesia. Pociąg podstawił się około 45 minut po czasie, ale jedzie, to jest najważniejsze. Proszę bardzo, EU07005. Ale numer. Pytanie, co to w ogóle za skład? Zagadka wyjaśniona. EU07005 Babcia poprowadzi skład zastępczy Pilecki. Bielsko-Biała Główna, Białystok. Jedzie najstarsza czynna EU07, czyli Babcia. Do stacji
nam jak najdłużej służyła EU07005 i inne stare lokomotywy. Dzisiaj możemy podziwiać ją w akcji z pociągiem zastępczym. Naprawa 20 stycznia roku 2020. Sprzęganie z wagonem. Proszę, jeszcze się ptaszek załapał. Dwa razy EN57 AKM z pociągiem osobowym Kolei Mazowieckich z Otwocka do Łowicza Głównego. Pociąg wjeżdża na tor 8 przy peronie drugim. Wjeżdża DART z pociągiem Konopnicka do Wrocławia Głównego. Wjazd na tor 12 przy peronie pierwszym. I rusza Impuls. SKM Warszawa. Obok stoi ED-161, agent 007. Dziobaczysko z Kołobrzegu do Krakowa Głównego. Flirt Kolei Mazowieckich. To nie wiadomo skąd, dokąd. O, już wiadomo, Warszawa Wschodnia, Celestynów. Nadszedł czas odjazdu pociągu Intercity Pilecki, który dzisiaj można powiedzieć jest wyjątkowy. Raz, że jest skład wagonowy zastępczy, a dwa, że mamy piękną, starą EU07. Pierwszych sekund startu nie zapowiadało takiego ładnego rozruchu, jaki był. Ładny start. I
bardzo ładny skład wagonowy zastępczy. Zobaczcie, jest również wagon restauracyjny i dwa wagony klasy pierwszej.